Wszystko w porządku? Ze mną tak. Nie o ciebie mi chodzi. Popatrz, jak wygląda to biedne maleństwo. Czy jeszcze oddycha? Myślę, że tak. Nie ma na co czekać. Maleństwu potrzebny jest lekarz. Niedaleko stąd jest klinika. Musimy się tam szybko dostać. Ojcze! Kala! Co ci mówiłem o skakaniu z muru na siano? Księżniczka powinna być wzorem dla poddanych. Och, przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Dwie uziemione, jedna wolna. Poczekajcie tu chwilę, a zaraz sprowadzę waszą trzecią siostrę. Prawie rozwiązałam. Już ja cię od niej oderwę. Spróbuj. Skoro nalegasz... Za mało, żeby mnie złapać! To była tylko rozgrzewka, ale obejrzyj się do tyłu! Rozkręcisz te sploty? Patrz, Dennis, co znalazłem! Zjeżdżalnie! Nie, John! Nie! Fajna zabawa! Chcę wrócić na zjeżdżalnię! To nie jest zjeżdżalnia, Joe. To jest żyrafa. Co to jest żyrafa? To taki rodzaj konia, ale ma bardzo długą szyję. Halo, słucham. Komisariat policji, mówi wasza ulubiona Rozmary. W czym możemy pomóc? Coś podobnego. Co się dzieje? Ktoś ukradł 10 kolejnych aut z parkingu tuż obok naszego komisariatu. Bezczelność! Droga mamo, w dzień taki jak dziś z dumą ci donoszę, że jestem kapitanem na wspaniałym okręcie Wesoły Roger. Starki? Kapitanem Wesołego Rogera? Co to za jakieś brednie? Mam dzielną, wierną i oddaną załogę, która pływała po wszystkich morzach świata. Słuchajcie dalej. Moje życie byłoby naprawdę wspaniałe, gdyby nie ten tempak, mój bossman, James Huck. Wielki Koczyni. Jest po prostu wspaniały. O nie! Ja wpadłam na pomysł ze skrzydłami! Nieprawda! To był mój pomysł! Ja w nich wyglądam lepiej! Nie żartuj! Masz zwidy, czy co? Sama masz zwidy! Od tygodnia obnosisz swoje sadło po całym naszym domu i wyżerasz nam jedzenie! Skrzydła będą moje! Urocze dźwięki przyjaźni! Prawda wyszła na jaw! Mam nadzieję, że coś okropnego spotka twój kostium! Żyliśmy tu zawsze. Jesteśmy na niebie, na ziemi i na księżycu. Znikamy tylko wtedy, gdy ktoś chce na nas polować. Nie wierzę w to, że jestem ostatnim jednorożcem. Druhu! Padruchu! Powodzenia! Pa, dzieciaki! I pamiętaj, Molly, ty tu rządzisz! Pa, padruchu! Siostro Molly! Co teraz będziemy robić? Spacerować? Pływać? Wędkować? Nie, budować, malować i sprzątać. A? Słuchajcie, dzieci, nasz obóz nie ma pieniędzy. Być może go zamkną, więc by zebrać fundusze, zmienimy karmelowy obóz w karmelowy kurort. Najzdrowszy kurort w Ameryce. Dobry wieczór, oddani kibice! Przed nami Wielka Noc! To prawda, Nork. Największe gwiazdy naszej galaktyki zabłysną dzisiaj w meczu gwiazd. Tutaj, na stadionie Genesis! Chyba nie muszę mówić, jak jestem podekscytowana. O, najmilsza moja! Przybyłem uratować cię przed siejącymi niepokój Francuzami! Czemu? Czy wieśniacy nie powinni właśnie siać? Prezentowali mi kilka pysznych pomidorów o
oraz ciasto. Rzucili mi je. Widzisz, we Francji liczy się uprzejmość. Aha. Poza tym, moja suknia nie jest skończona. Zapomnij o sukni! Co też taka syrenka jak ty robi w takiej Atlantydzie jak ta? To teren prywatny. Wynajęłam tę salę na czas rejsu. Nie życzę sobie tu żadnych ignorantów, a na pewno kogoś, kto wygląda tak jak ty. Francuska? Bonjour? Oui, oui, bonjour. Gdzie jest François, kiedy go potrzebuję? Ale... Może kilka chwil w towarzystwie kretyna jakoś mnie zainspiruje. Dowodzę klanem Fut w Japonii. Przybyłam tu, by przywrócić porządek w nowojorskiej frakcji Fut Ninja, kiedy wy, żółwie, zabiliście Shreddera, w mieście zapanował chaos. W Japonii mieliśmy nadzieję, że wszystkie grupy zniszczą się nawzajem, jak wąż, który pożera własny ogon i pozostawią miasto pod władzą Fut Ninja. Ale nie podejrzewaliśmy, że samo miasto też zostanie pożarte. Będę potrzebowała waszej pomocy, zanim ninja odzyskają kontrolę nad swoimi działaniami. Cześć, Max. Czy ja denerwuję cię? Och, nie ty, tylko to, że idą na herbacianą ceremonię. Serio? O, ja także. Bardzo się cieszę. Tak? Szaleję za herbatą. Pomarańczowa, cytrynowa, albo lody z zielonej herbaty. Lubię wszystko, co jest japońskie w domu mamy Nisana. Jeśli królowa zbije teraz wieżę, to goniec zbije królową. Lecz jeśli nie ruszę królowej z miejsca, zbije ją wieża. A poza tym nie mogę przenieść królowej gdzie indziej, bo... Ojej, szachy to strasznie trudna gra. Mógłbyś wycofać ją na poprzednią pozycję. Wykluczone! Hej, Miluniu, nie wolno ci się ruszyć, dopóki nie da ci znaku ta baluga. To prawda. Teraz spróbuję stopić. Nie gwarantuję ci, że uda mi się to zrobić. Mówiłam ci, to dla mnie za trudne. Nieźle. Jedno pęknięcie. Czyli wszystko sknociłam. Co ty, wcale. Uczenie się na własnych błędach jest częścią naszego szkolenia. Jaki piękny zapach. Sprawia, że czuję się lekko i zwiewnie. O, masz rację. Pięknie pachną. Przyjrzyjmy się dokładniej źródłu zapachu. Wszyscy gotowi? Dobrze, możesz tu zostać. Tylko nas zmakro miniaturyzuj do wnętrza kwiatu. Jaka szkoda, że nie pójdziemy razem z nimi. Ale dlaczego? Co miałoby nas zatrzymać? Moja opiekunka, panna Giselle, pamiętasz? Zdaje się, że mam tu coś, co może całkowicie odwrócić jej uwagę. Marzę o tym. Mogłabym wreszcie mieć czas dla siebie. Hej, Tia, siedź cicho, bo nas znajdą. Zamarzam, nie mogę cały czas siedzieć. Już za parę godzin wzejdzie słońce. To nie jest zabawne, Tristan. Cicho, schowaj się. W młodości powtarzano mi, że jestem wyjątkowa. Cudowne dziecko o ogromnym potencjale. Trafiłam do sanktuarium Ishari, by dowiedzieć się jak najwięcej od tamtejszych mistrzów. Okazało się, że boją się prawdy. Natalio! O, witaj! Układasz się do snu? Nie, znaczy tak. A właściwie próbuję. To dobrze. Natalio, słyszałem, że trawa, która rośnie pod tamtym baobabem, jest bardzo smaczna. O, naprawdę? Pobiegnę spróbować. Dzięki, Reginaldzie.